Witam TVH1994, to jest kolejny odcinek Rimworlda, więc w opisie macie linka do mojego Discorda, którego założyłem już 2-3 dni temu, właśnie po to, żeby była lepsza komunikacja. Nie mówiłem o tym na Minecrafcie, żeby nie weszło nagle dużo osób, więc powoli wejdą. Teraz tutaj poinformowałem was, możecie widzieć, o, handlarz i hatak, super, mega, początek jest mega. Zdobyłem pluton, ale mało tego plutonu. Ten atak będzie zły. Mamy tutaj atak. Tu mamy statek, bo trochę czasu tutaj poza nagrywaniem latałem. Mamy dużo mniej zwierząt. Czystka. I będziemy dzisiaj podróżować. Czemu tu się pali? A, tu ten atak był, dobra. Nie, tak, nie. Atak był tu. To czemu tu się pali? Może błyskawica walnęła? Ale was tutaj trzeba jakoś ogarnąć. No i mamy handlarzy. Chyba to jest ostatni Alhilier sojusz. To jest nasz ostatni sojusznik. A teraz jest atak. Super. No, czyli niedługo. W ogóle co oni mają dobrego? Zobaczymy za chwilę, czy mogę coś od nich kupić. Dobre miejsce, żeby tutaj postać sobie. No na pewno, to może... Zanim, no, jeszcze oni są ze mną, no to zobaczmy, co my tu mamy. Nic nie ma! Ale mogę jajo sprzedać, bo nie potrzebuję jajo. Mogę sprzedać go juice, mogę sprzedać już luciferium, mogę sprzedać... Nie, to się przyda i pociski mogą być. Jointy mogę niby sprzedać, ale oni i tak nie mają kasy. Złoto. To jest moje złoto. No nie ma tego, co ja z tym w ogóle zrobię? Nie chcę mieć alkoholików w kolonii. Nie wiem, sprzedam tyle, ile tutaj będziemy, wiecie, żeby... Może coś kupię od nich? Nie? Nic? Nie. Handel jest bardzo słaby w tym, na moim save'ie. Na innych save'ach handel miałem dosyć dobry, ale tutaj nie za bardzo. Czy wy już atakujecie? Bo chciałbym tutaj rozpocząć ten. O, atakujecie. Super. To są saperzy. Nie. Chwila, moment. Tak. To są saperzy czy nie? Oni nie mają granatów. Dziwne. A nie, mają. Koktajl Mołotowa. No dobra. To nie jest złe. Weźmiemy sobie naszą tutaj oprócz Tereski i Krawczenko i Bagieta nie. Dobra. Albo tutaj idźcie, stańcie. To będzie bolało. No, wejdźcie. Tazo też nie. Chociaż Tazo nie ma w ogóle broni żadnej? A ty, Tazo, proszę mi powiedz, czy ty możesz strzelać? Jasne, jesteś jak najbardziej pod strzelanie. Damy ci MP40 tu jest. Ale damy ci. No, tą strzelbę. O! M1 Garand. To jest winto. Dobra, M1 Garand jest ok. Wszyscy są gotowi do strzału. Nie, ty może być tu. Ale będzie odstrzał. Ta, zabierz szybko, bo nie zdążysz na zabawę. Szybko. Spiesz się, bo nie zdążysz się pobawić. Okej, jesteś. Wyrzuć pas energetyczny. Wyrzuć. Dobra. No to się bawimy. No, róbcie dziurę. Róbcie dziurę. O, bo jest magiczny koktajl Mołotowa.
LOL. Okej. To było naprawdę dziwne. Ale okej. Musimy wczytać grę. No dobra, wiecie co? Zrobimy tutaj obronę. Tutaj będzie obrona wieżyczki i dużo wieżyczek. Wieżyczki są okej, więc nie będą chcieli tutaj soperzy przyjść i nam rozwalić to miejsce, no bo bebe. Ale to było naprawdę bebe. Wszyscy padli. Wszyscy, którzy tam byli. Obrona. Chcemy tutaj narobić precision turretów sporo. Co rozumiem poprzez sporo? Sporo. Naprawdę sporo. Pam, 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 pam. Okej, może być. Zużyję na to dużo, dużo, dużo surowców, ale cóż, trzeba jakoś tutaj obronę mieć. Zrobimy tak, obszary, worki z piaskiem. Tutaj. Tu zrobimy jeszcze. Gdzie jest cegła? Ceglany granic. Tu mamy skała łupkowa. Stwórz kopię. I tego nie może być. To musi pójść tu, żeby nie mogli oflankować tych wieżyczek. Tak samo tutaj. Okej, więc to będzie taka mała obrona tego miejsca. Tu i tak nie ma drzwi, więc przeważnie nie będą chcieli się tutaj dostać tędy. Ale nawet jeżeli staperzy przyjdą, no to te wieżyczki będą miały dosyć duży zasięg, żeby czyścić do... No, to wszystko tutaj, co jest. Myślę, że da radę bez problemu. Więc powoli sobie tutaj niech budują. Słyszę dym. Nie! Nie objadaj się alkoholem. Gdzie jest mine? Przestań. Nie wolno. Nie wolno. Aresztuj. Kto jest blisko? Taktyczny. Aresztuj go. Nie ma. No nie bij się. Krawczenko. Bierz. Dalej, daj. Bierzcie go. Dobra. Czy go bardzo poturbowaliście, czy nie? Brak zagrożenia życia. Dobra, jest wszystko cacy. Uratuj. Nie ma objadania się, objadania, tak tam pisało, alkoholem. Aha, i ktoś miał psychozę? Nie. I powoli... Czemu kaktus ucieka? Okej. Okay. I powoli wszystkim wymieniamy nogi. No bez jaj. Ksora? Nie, nie ksora. No nie, kolejni saperzy. A, mogą sobie tu niszczyć. Ej! Tu jest statek, tu są saperzy. Mam pomysł. Ktoś, ktokolwiek. Ktokolwiek. Snajper albo coś? Nie, nie, nie. Jaki tu ma zasięg? Cholera. Dobra, niech. No, możesz to być ty. Ale to nie znam rady. Gdzieś tu była artyleria. O, jest. Szybko. Bierz tą, ładuj. Wyceluj. Strzelaj. No. No ale traf! No traf! Czy w ogóle ładujesz? Co to ma znaczyć? Czy ty strzelasz? Wow, zwierzęta wpadły w szał. O, 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 o. No kurde. No traf to. Tak, bagieta. Jeszcze trochę. Ale tym razem traf, proszę cię.
Trafiaj. No. No strzelaj, bo leci. Oni sami się zabiją. Tak patrzę na to. O, prąd? Nie, moja obrona. Jake. Idź, strzelaj do nich. Taki Bele też. Nie strzelać Ignatiusa. O, uciekają. To było złe. Ja wam dam uciekać. Ja wam dam uciekać. Bagieta, przestań już strzelać. Nie postarałeś się. Nie postarałeś się bardzo. Dobra, uciekli. To poszło całkowicie źle. Do dupy. Niedobrze. Zdejmij ubrania. I zdejmij ubrania. Zdejmij ubrania i zdejmij ubrania. I wszyscy muszą być tutaj ogarnięci. Dobra. Trzeba to wszystko przerobić. Transportuj. Zostanie przepalone na ten i zbudujemy więcej wieżyczek. Ile ja w ogóle mam metalu? Ile ja w ogóle mam metalu? Metal 4100. Mało. Bardzo mało. Dobra, właśnie robię coś, żeby jak najszybciej tego statek właśnie zniszczyć, bo poziom brzęczenia już jest mocny i to mi bardzo nie pasuje. A najprostszym sposobem będzie przeniesienie właśnie tych wieżyczek stąd, żeby one tutaj właśnie mogły dostrzelać do właśnie do tego statku. Więc jeżeli teraz nie ma tutaj nic takiego typu strzel ręcznie, nic nie ma. Nie. Czyli teraz muszę tylko raz strzelić w ten statek. Kto był tutaj snajperem? Snajper. Tazo, ty chyba. A może nie? O, ty, kaktus, dobra. Więc kaktus, wstajesz i strzelisz raz, a porządnie. Okej. Popatrz, już to już zostało zniszczone? Precision gun. Na hita rozwalił to. Wow. Proszę. Wieżyczki. No. No dawać wieżyczki, dawać. Pięknie. Teraz te, szybko. Ty masz piekielne działo, ty masz miotacz, ty masz minigun. To jest takie duże, że musi zostać trafione. No dobrze idzie, dobrze idzie. No. No teraz piekielne działo ma być zniszczone, proszę. Dobrze. Idealnie. Idealnie jeszcze raz. Ho ho. To była dobra decyzja. Była bardzo dobra decyzja. Tylko że stracę to tą wieżyczkę chyba. No dalej. No. Przenieś w miejsce tu. Przenieś tu. Przenieś tu. Przenieś tu. I tak dalej. I tak dalej. I tak dalej. No. I
tak dalej. Teraz Tereska musi to wszystko ręcznie zrobić, bo zanim ona to zrobi, to minie rok. No i statku już nie ma. Statku już nie ma, został zniszczony. To dobrze, teraz tylko niech przenoszą dalej te rzeczy i niech naprawią tą dziurę. No bo tutaj tej dziury nie może być. Ile mam metalu? Jeżeli teraz dostanę atak, to będzie źle. Czemu to jest... Kazuar? Po co mi kazuar? Komponentów nie ma? Czy to prawda? A tu tylko dwie wieżyczki zostały zbudowane. Jak to nie ma komponentów, jak muszą być? Zaprawdę... Dziwię się. Jak może nie być komponentów? Ha, nie widzę żadnych. No ale może dlatego, że dużo nóg bionicznych zrobiłem. Są w ogóle nogi bioniczne, że mógł tutaj wrzucić komuś. Bioniczna noga, dobra. To zobaczmy po kolei. Ty masz. Tereska ma nogi. Mine nie ma. Kaktus ma. Bagieta nie ma. Mistrzu bym chciał, żeby poszedł na ten. Na, wiecie, gdzieś tam. Gdzieś iść, poszedł. No, po prostu go nie było. No i teraz tak. Operacja, dodaj zlecenie. Zainstaluj bioniczną nogę lewa i prawa. Dobra, weź te leki. Mamy 25 tych leków. To mistrzu zostanie operowany przez Sonka numer 2, który ma aktualnie medycynę na poziomie 7, więc nie jest źle. Nie ma co prawda itemów, które zwiększają to, ale Sonek 2 jest tak dobry w tym, że nie jest to mu potrzebne. Jak widzicie, bez problemu noga weszła i jest. Teraz jeszcze druga noga i będzie super. Te pasożyty jelitowe są wkurzające, bo są, no przez co jest niedożywiony chłopak. No ale cóż. No widzicie, mamy drugą nogę. Mistrzu, masz nogi. Cieszysz się? Ja bym się cieszył. Jake, zobaczmy. Jake. Jesteś zdrowy. Nie potrzebujesz nóg. Ty też, Krawczenko. I Sonek 2 jest zdrowy, i Saki Bele jest zdrowy. No, Doni jest trochę... No, nie ma ręki. Po co mu ręka? Nie no, trzeba mu dać rękę. I nerki nie ma. Ale ja chyba mu zrobiłem sztuczną nerkę. Tak mi się wydaje. Zainstaluj... O, dokonanie eutanazji, to jest dobre. Daje dużego buffa. Podaje lucyferium, też jest OP. Ty nie mam nerek. Jest, wytnij lewą nerkę, ale nie mam wstaw. Mi się wydawało, że zrobiłem nerki. No, nerki to były tu. A, zrobiłem, ale wyłączony jest ten stół, dlatego nie ma. Dobra. Muszę w ogóle wszystkim zrobić chyba pancerz wspomagany. No, Tereska ma hełm, Jake ma. No jakoś tak dużo tu nie ma. Nogi! Więcej nóg trzeba dać. Taktyczny ma nogi? Ma. Mind Demoniusz może dostać nogi. A ty będziesz w ogóle... Mind Demoniusz w ogóle będzie i szedł z nami? Chyba nie. Kaktus? Bagieta. Bagieta by szedł. Dobra, Bagieta dostanie. Nogi. Więc zdrowie, dodaj zlecenie, zainstaluj lewą nogę, zainstaluj prawą nogę. Okej. Okay. Dodaj mu nogi. No Tereska! Czy tak trudno jest dorzucić tutaj te wieżyczki? Czemu wy nie robicie nic? Jak ja każę tutaj zrobić ścianę, to wy nie robicie tej ściany. Ja tego nie rozumiem. Czy ja... Czas się zbugowaliście ostatnio? Jak ja mam cały czas wam kazać tutaj chodzić, biegać i robić te rzeczy, skoro wy sami powinniście to zrobić? Teraz zbuduj tą ścianę. Bardzo proszę.
Jeszcze tam. No już robicie. No. No. Jak tam bagieta? Jeszcze nie ma nóg? Ach, wybacz. Zajmij się operowaniem. Zrób mu nogi. Ej, 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 bagieta. Do wyra. Co? Sonek, zrób mu te cholerne nogi. Proszę. Mine. Bierzesz ten nóż. To jest twój. To są dwie niż te nogi? No, coś czuję, że Sonek. O, zainstalował mu. Wow. Jest niedożywiony chłopak. Ej, a druga noga gdzie? No. Krój go. Jak tam twój ten? Medycyna 9 już. Ja pierdzielę, ile to daje poziom punktów doświadczenia. WoW. No, bagieta ma już nogi. Yes. A, dobra. Wszystko jest cacy. Mamy pemikan. Chcemy więcej pemikanu. On się nie psuje. A weźmy, zróbmy 800, tyle wystarczy. Tutaj mam więcej plutonu do tego i tu mamy pluton. 7 plutonium, a potrzebujemy 240 na głowicę. I to się zużywa oczywiście, nuclear fuel. Ale tu mamy tutaj dużo plutonu. I tu dostałem depleted uranium i tu mamy nuclear waste. Piękna rzecz. Tylko lizać. No, wszystko cacy. Ktoś jeszcze. Zrobiliście już ten? Nerki? Tkanina, superstal, komponenty. No nie ma komponentów, jakim cudem nie może, może nie być komponentów. No to jest 0 komponentów. 10 metalu wymaga. Ile mamy metalu? 1700. Terecka, rób to. Ile tu rzeczy jest? Ja pierdzielę. Taktyczny dostał błyskawicą. Ojeju. Nie, to nie było śmieszne. O Boże, wyszedł z tego i dostał biep. Nie. To było piękne. To było piękne. Zaćmienie. Łe. Jezu, tyle ubrań mam, nie mam co z tym robić. Nie mam gdzie to sprzedać. Gdzie chcę sprzedać? Komu to sprzedać? Rób to. Szybciej. Duże ryzyko załamania. Kto? Tereska. No wiesz? Zapasz jointa. A w ogóle coś ci potrzebuje? Coś potrzebujesz? Sytoś? Nie, no, trochę głodny jesteś. No to trochę głodny jesteś, no to idź jeść. A nie, że niedożywiona, tu będziesz biegać i marudzić. A teraz wolno robić komponenty. No. Nerki potrzebuje. O, Sergej, mamy nerkę. Jest nerka. Kto potrzebuje nerki? Doni, nie? Doni. Prawa nerka. Szczep. Teraz prawa czy lewa? Prawa, nie? Prawa. Prawa nerka. O Jezu. Prawa nerka. Rób tą bierałą nerkę. A Sonek 2. Operuj go. I ty nie potrzebujesz. A dobra, jeszcze taki. Rób tam. O, kapsuły, proszę coś dobrego. No, mamy prawą nerkę. To jest tylko sztuczna nerka, wydając 65%, ale chyba brak nerki to jest 0%. No. Ona nie jest lepsza od zwykłej nerki. Muszę zrobić cięcie, bo. Dobra, już naprawiłem sobie głos. Dobra, to tak, Tazo. Idą zwiady, tak? Bagieta ma nogi? Ma nogi. Tazo ma nogi? Nie ma nóg. Kaktus? Ma nogi. To kaktus? Czy jest gorąco? Ja, jest gorąco.
Kaktus, Mind Demon już nie. Taktyczny kaktus, Bagieta. Ta trójka idzie na zwiady. Tak więc, taktyczny. Trochę gorąco jest. Poczekam, aż będzie zimniej. Łooo, Campfuel może być. Zróbcie to. Te wieżyczki się przydadzą. Więcej metalu. Czy ty masz już noży? No ba, 20 na 20. A mimo to robisz to tak długo. Ktoś jeszcze nerki potrzebuje? Chce ktoś nery? Ale patrzcie, jak dużo tych, tego mam już. Wow. Kto będzie przynosił te wszystkie rzeczy? Tereska, może ty? A, wyśpi się. Wyśpi się. Nie jest to potrzebne aż tak. Dobra, wstawaj. Załóż to. I załóż to. Będziesz przenosić to. Okej. Okay. Tereska, jesteś tutaj mega. No. Tereska, idziesz tu. Super. Skramuj. I wyrzuć to. Ej, Tereska! Plutonium procesor? A, dobra, nie. Wyciągaj, Tereska! Było tutaj, żebyś wyciągnęła to. Czy możesz... Nie, plaga! Nie tutaj! A to tylko jedno gniazdo. A, Mindemon jeszcze. Z nożem. Mistrzu! Jake, wszyscy wstawać i rozpierdziel robić. Tereska! Gdzie ty się podziałaś? Nie, czekaj. Nie. O. Stop. Idź. Kto wyciągał? No cholera jasna! Tereska, gdzie ty cholera jesteś? Tereska, nie rób tego. Zrzuć to. I wypierdziel. Nie bierz tego, rzuć. Rzuć i idź sobie stąd. No przestań to brać. Idziesz tu. No nie bierz tego. Ty bierz to. Wypad. Nie, od reaktora, już. Odchodzimy. Wy jeszcze strzelacie? No już poszło, dobra. Oh. Tereska. Ty, nie wolno się dotykać reaktora. Tereska, idź to. Jezus! Myślałem już, że idziesz po reaktor. Weź to, dobrze. Bagieta, wypieprzaj. Wypad, zostaw to. Gdzie ty to włożyłeś? Bagieta. Tu jest. Wrzuć tu. Nie to. No. To. Dobra, już wrzucaj tutaj. Już mam to gdzieś. Co się stało? A, pauza. Tak. No dobra. Teraz tak, chciałbym tutaj, żeby znalazł się... Jak tam twoje zdrowie?
Initia. Okej, nic się nie jest. Dobrze działa. Działa wszystko idealnie. Chcę, żeby tu te fuel rody zostały usunięte i wrzucone tam. O tu właśnie. I zrobi to Tereska. Cholera. Nie saki bele. Dobra, już poddaję się. No, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak, dobrze robisz. O, pięknie. Jesteś... To było najbardziej wkurzające w życiu cokolwiek, co robiłem. No ale dobra. Czyli mamy tutaj 5 nuclear fuel. I teraz będzie to trwało znowu 14 dni, ale powoli, powoli się to stanie, no. Tereska, przebierz się. Sprzęt. Usuń, usuń. Dobra. Tereska sobie ubierze to, co miała ubrać i ja bym chciał tutaj teraz, żeby z powrotem były wrzucone te rzeczy do reaktora. Tereska, nie śpi! Tu. Tereska, wrzucaj pręty. Już. Dobra. No, wrzuć kolejny! Jasne. Już. Najpierw wrzuć kolejny. Bo reaktor nie będzie działał. I jeszcze jeden. No prawie dobrze. Dobra. Odpal reaktor. Git. To było bebe. Miałem iść w teren. I skończyło się na tym, że nie poszedłem w teren, bo cały czas się coś działo. Cholercia. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Czemu ty żyjesz? Czemu ty żyjesz? Wiecie, trzeba ogarnąć, no już na następny odcinek na pewno, iść w teren. Mamy Pemimkan? Mamy. Więc co stoi na przeszkodzie? Mamy nowe nogi dane i tak dalej. Nikt chyba nie jest napromieniowany. Sonek jest zwiadowcą? Ale czemu ty krwawiłeś? A, bo tam... Czemu ty... Dobra. Wszystko jest cacy. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. I pa, pa.